już po bardzo ważnym spotkaniu, tak można powiedzieć, sztabu kryzysowego związanego z sytuacją na Ukrainie i z gośćmi, którzy trafiają między innymi do Szczyrku, z panią Sabiną Bogaj, dyrektor Ośrodka Informacji, Kultury, Promocji. Pani Sabin, dyrektor, jakie działania, bo wiadomo, że przez muzykę, przez kulturę, przez tego typu działania, co sygnalizują wszyscy, głównie psychologowie, że głównie w tej chwili integracja jest najbardziej istotną rzeczą. Zaraz po wyżywieniu, po zdrowiu. Co Ośrodek Kultury Szczyrkowski może zrobić w tym zakresie? Szczyrkowskie Centrum Kultury przygotowało taką ofertę kulturalną właśnie dla osób przebywających na terenie Szczyrku. Są to zajęcia, wczoraj mieliśmy zajęcia z Młodego Ondraszka, czyli próba zespołu regionalnego dzieci. Siedmioro dzieci już uczestniczyło w tej próbie, bardzo ładnie się integrowali. No, przysłuchują się, obserwują, uczą się troszeczkę języka. Dzieciom to najłatwiej przychodzi, ale w tym czasie zauważyliśmy, że właśnie rodzice, mamy przede wszystkim, potrzebują też spotkania i integracji między sobą, bo Szczyrk nie jest zbyt duży, ale osoby przebywające na terenie Szczyrku nie znają się wszystkie jeszcze. Dlatego bardzo chciałyby się co jakiś czas spotkać, porozmawiać o sytuacji zarówno na Ukrainie, w Ukrainie, ale też i w Szczyrku, co można robić, jak można siebie wspomóc nawzajem tutaj. Wiemy, że jest bardzo dużo dzieciaków, nie wszystkie mamy mogą iść do pracy, także taka wspólna organizacja tutaj czasu i życia. W piątek mamy zajęcia z tańca nowoczesnego. Rano jest teatrzyk dla naszych przedszkolaków, na który zapraszamy też dzieci i mamy z Ukrainy, żeby też mogły w taki sposób, taki integracyjny. Co jest bardzo ważne, że wszystkie zajęcia, które organizujemy, zapraszamy dzieci polskie i dzieci ukraińskie. Chodzi o to, żeby dać możliwość dzieciom z Ukrainy nauczenia się języka polskiego i takiej wspólnej integracji. W sobotę mamy wyjście z przewodnikiem, z goprowcem na taki spacer po Szczyrku, żeby trochę pokazać, co tutaj się mieści, co się dzieje. Trafili w bardzo ładne miejsce, natomiast nie wszyscy znają jeszcze tutaj tą, co może Szczyrk zaoferować. Chcielibyśmy z biegiem czasu pokazać im też te nasze góry, trochę pójść na wycieczki do lasu, ale też takie zajęcia edukacyjne przygotować, takie, które cały czas mogłyby integrować dzieci polskie z dziećmi ukraińskimi. Przygotowujemy zajęcia plastyczne. Chcielibyśmy docelowo może jakieś zajęcia sportowe też przygotować, ale przede wszystkim stworzyć taki klub ukraiński, czyli miejsce, gdzie do południa przez godzinkę czy dwie stworzyć takie miejsce właśnie w Ośrodku Kultury, gdzie rodzice szczególnie, mamy, mogą spotkać się i porozmawiać o różnych sprawach, po prostu mieć takie miejsce wspólnego pobytu, prawda, takiego godzinnego, dwugodzinnego i kilka razy w tygodniu, żeby taką możliwość stworzyć. Dodatkowo uruchomiliśmy dwie platformy takie w social mediach. Jest to Pomoc dla Ukrainy w Szczyrku i tam można dać informacje o tym, kogo możemy przyjąć, albo też kogo już przyjęliśmy i potrzebujemy na przykład jedzenia, odzieży. Taka platforma wymiany informacji, bardzo skuteczna już w tej chwili, bardzo ładnie działa. Bardzo dużo osób z Ukrainy przebywająca na terenie Szczyrku polubiła już ten profil, czyli też na bieżąco mogą komunikować się. I powstała taka potrzeba stworzenia profilu Ukraińcy w Szczyrku, która pisana jest w języku ukraińskim przez tutaj już osoby, które znają i język polski, i język ukraiński, żeby właśnie ci ludzie, którzy tutaj przybywają, mogli wymienić się informacjami, umówić się na spotkanie albo po prostu w swoim języku ojczystym wymienić się informacjami. Pani dyrektor, po spotkaniu odnoszę takie wrażenie, no, że głównym problemem to są tak sprawy systemowej organizacji tego uporządkowania, sprawy finansowe i wydolność samorządów w podołaniu sobie w tych zadaniach, które siłą rzeczy muszą przyjąć. Natomiast z Pani rozmowy, z rozmowy z Panią wynika, że jest dużo działań, które można zrobić, że tak powiem, obok sfery finansowej, czyli te zajęcia się już są zorganizowane. I wystarczy zaprosić, wystarczy stworzyć platformę czy miejsce po prostu do pogadania, niekoniecznie o wojnie. Tak, zdecydowanie nie zapominamy o problemach finansowych, dlatego też staramy się, żeby te zajęcia przeprowadzić na jak najwyższym poziomie, bez uszczerbku zarówno dla dzieci z Polski, jak i też z dużą korzyścią dla dzieci z Ukrainy. Między innymi słyszymy, że włączył się również Kościół Sanktuarium na Górce, udostępniając między innymi dom pielgrzyma do zakwaterowania dzieci, które tam, czy rodzin, które tam przebywają. I zaprasza ksiądz bardzo serdecznie
na Drogę Krzyżową. Tak, w najbliższy piątek w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku na Górce odbędzie się Droga Krzyżowa o godzinie 17:30. O pokój na Ukrainie będziemy się modlić wspólnie z osobami z Ukrainy. Zapraszamy ich bardzo serdecznie. Będą włączeni również do wspólnej modlitwy. Również inne inicjatywy ze strony Kościoła, zarówno parafii, jak i właśnie Sanktuarium na Górce są podejmowane, by włączać w swoją społeczność osoby z Ukrainy, bo w tym czasie oprócz bieżących potrzeb, takich bytowych, no bardzo ważna jest też ta strefa duchowa, o którą księża właśnie chcą zadbać wśród naszych gości z Ukrainy. Pani dyrektor, poradzimy sobie wszyscy w tej trudnej sytuacji? Poradzimy sobie w tej sytuacji, bo nie mamy innego wyjścia. Mamy na tyle siły i energii, żeby jednak w takich trudnych sytuacjach my potrafimy się zebrać, potrafimy skumulować tyle energii i takich nowych pomysłów i sił, że na pewno udźwigniemy ten temat. No by tej energii nam wystarczyło na czas prowadzenia przynajmniej wojny przez nieodpowiedzialnych ludzi. Tak, tego musimy życzyć sobie, jak i tym wszystkim, którzy są najbardziej poszkodowani, czyli uchodźcy z Ukrainy. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę i na pewno będziemy odwiedzali i będziemy trzymali rękę na pulsie. Dziękuję bardzo.